Hej, witajcie. Dzisiaj porównanie dwóch stolic. Jest to Berlin oraz Warszawa. Oczywiście, Berlin jest miastem większym, ludniejszym. Ale pytanie, jakie dokładne są różnice demograficzne, ludnościowe oraz oczywiście nie tylko. Więc zapraszam do oglądania. Stolica Polski według danych oficjalnych pod koniec roku 2021 liczyła około 1 796 000 mieszkańców. Tymczasem Berlin pod koniec roku 2020 liczył około 3 664 000 mieszkańców. Tak więc stolica Niemiec jest około 2 razy większa od Warszawy. W przypadku Warszawy mamy tutaj niewielki wzrost do roku poprzedniego i kontynuację generalnie trendu wzrostu ludności w tym mieście widoczny w ostatnich latach. Tymczasem, jeżeli chodzi o Berlin, mamy tutaj niewielki spadek rok do roku i jest to przerwanie trendu, który widzieliśmy w tym mieście wcześniej, trendu też właśnie wzrostowego. Tak więc mimo, że stolica Polski jest dwa razy mniej ludna niż stolica Niemiec, tak przez to, że Polska również jako kraj jest znacznie mniej ludna niż Niemcy, to co ciekawe, proporcjonalnie obie stolice są podobne wielkościowo w stosunku do swoich państw. I tak w Warszawie mieszka około 4,7% ludności całego kraju, a w Berlinie około 4,4%. Co również oznacza, że proporcjonalnie są to jedne z najmniejszych stolic w Europie. Oficjalna powierzchnia Warszawy to około 517 km2. To również jest sporo mniej niż liczy powierzchnia Berlina, bo to około 892 km2. Średnia gęstość zaludnienia jest dosyć podobna, nieco niższa w stolicy Polski, bo to około 3470 osób kontra ponad 4100 osób dla Berlina. Tak się mają dane oficjalne wielkościowe. Oczywiście mierzenie miast samą wielkością administracyjną oficjalną to nie jedyne sposoby i też być może obecnie nie najlepsze sposoby, żeby obrazować wielkość miast. Więc jak najbardziej spojrzymy też na inne dane z innych źródeł, nie tylko tych rządowych, oficjalnych. Nieoficjalnie mówi się, że Warszawa może być miastem znacznie większym niż to podają te dane oficjalne. Szacuje się, że w Warszawie może mieszkać około 2 miliony osób. Według Unii Metropolii Polskich, licząc Ukraińców, obecnie Warszawa powinna liczyć około 2 miliony 61 tysięcy mieszkańców. A ponieważ oficjalna powierzchnia miast nie zawsze pokrywa się z faktycznym położeniem miasta, z faktyczną jego wielkością, tak również mamy taki wskaźnik jak mierzenie strefy zurbanizowanej. Według tego Warszawa liczy obecnie około 1 965 000 mieszkańców. Dla Berlina jest to ponad 4 miliony osób. Więc ponownie różnica jest około dwukrotna na korzyść Berlina. Według City Population aglomeracja warszawska liczy około 2 375 000 mieszkańców, a aglomeracja Berlina około 4 750 000 mieszkańców. Koncepcji jest wiele, metod mierzenia też jest wiele, więc jeżeli chodzi o strefy zurbanizowane czy aglomeracje, te dane często się od siebie dosyć mocno różnią. I tak jeszcze patrząc na przykład według Unii Europejskiej, aglomeracja Warszawy liczy ponad 3 miliony 190 tysięcy osób. Są to dane za rok 2019, a aglomerację Berlina Eurostat szacuje na ponad 5 milionów 300 tysięcy mieszkańców za rok 2021. I najczęściej, mówiąc o aglomeracji warszawskiej, możemy zetknąć się z wartościami od ponad 2,5 miliona do około 3,3 miliona mieszkańców. Jeżeli chodzi o aglomerację Berlina, to najczęściej są to wartości od 4 milionów do tak około 5-5,5 miliona osób. Więc bez wątpliwości Berlin jest miastem większym. Widzimy teraz mniej więcej, jakie są to różnice. Niemcy słyną z dużej ilości autostrad, w związku z tym również Berlin może pochwalić się jedną z największych obwodnic w Europie. Berlin Ring liczy około 196 km długości. Tymczasem obwodnica Warszawy jest ciągle w budowie, więc tutaj zaległości są spore, widoczne. Również system komunikacji miejskiej znacznie lepiej wypada w stolicy Niemiec. Warszawa obecnie ma dwie linie, które liczą łącznie prawie 36 km długości, a łączna liczba pasażerów w ciągu roku to około 195 milionów
Metro w stolicy Niemiec liczy około 155 km długości, przy czym warto zaznaczyć, że około 80% tej infrastruktury znajduje się pod ziemią. Pozostała część to system nadziemny. System ten składa się z 9 linii i łączna liczba pasażerów w ciągu roku przekracza 590 milionów. Tak więc różnice są naprawdę spore. Niestety, ale też pewnie nie dziwi fakt, że mimo że Warszawa jest miastem mniejszym, jest miastem bardziej zakorkowanym. W rankingu najbardziej zakorkowanych miast w Europie zajmuje pozycję 17, a łączny czas, jaki spędzają warszawiacy w korkach, to średnio 85 godzin w ciągu roku. W tym zestawieniu Berlin zajmuje pozycję 49, a mieszkańcy Berlina spędzili średnio 69 godzin w korkach w ciągu roku. Też sporo, ale różnica jest jasna, jest spora. Warszawa jest największym polskim miastem, jest również najbogatszym polskim miastem. Berlin, mimo tego, że jest największym miastem Niemiec, stolicą Niemiec, tak w skali zamożności nie wypada szczególnie imponująco. Jest w końcu na terenach wschodnich, tych słabiej rozwiniętych dla Niemiec. Oczywiście, porównując do Polski, to również wschodnie Niemcy są wysoko rozwinięte. Ale jak wypada porównanie tych dwóch miast? Patrząc na dane, jakie nam dostarczył Eurostat za rok 2020, region warszawski wytworzył około 93 miliardy euro PKB, a Berlin około 155 miliardów euro. Ale chyba się nie dziwimy, że gospodarka Berlina jest większa niż warszawska. Mimo tego, że region warszawski to oczywiście nie sama Warszawa, ale również okoliczne gminy. Region ten liczy około 3 miliony mieszkańców. Ale jednak wciąż są różnice dosyć widoczne. Co ciekawe, tutaj PKB regionu warszawskiego wyrażone w euro wzrosło o około 28% w ciągu 5 lat, a tymczasem PKB Berlina wzrosło o około 24%. PKB nominalne na głowę to około 30 tysięcy euro dla regionu warszawskiego i ponad 42 tysiące dla Berlina. Jest różnica, ale jest to różnica o niebo mniejsza niż ta, jaka dzieli średnią wartość Niemiec i średnią wartość Polski. Ciekawie robi się, gdy spojrzymy na PKB na mieszkańca, ale w standardzie parytetu siły nabywczej, bo tutaj różnice wyglądają ciekawie, bo tutaj przeciętnie dla Warszawy jest to około 49 800, czyli około 167% średniej unijnej, a w Berlinie około 38 300, czyli około 128% średniej unijnej. Tutaj więc przewagę zyskuje Warszawa. I to taką dosyć widoczną. Dane te mogą zaskakiwać, ale pamiętajmy, że koszty życia w Polsce są średnio znacznie niższe niż w Niemczech. W związku z tym tutaj pojawia się ta różnica. No właśnie, skoro mówimy o kosztach życia. Niekiedy uważa się stereotypowo, że Warszawa to naprawdę drogie miasto, bo rzeczywiście może jak na średnią polską, Warszawa jest drogim miastem. Co jednak nie powinno dziwić, zazwyczaj duże miasta są droższe niż mniejsze miejscowości. Jednak według numbeo.com dane są bezlitosne i wskazują jasno, że to jednak koszty życia w Warszawie są mimo wszystko niższe niż w Berlinie. I tak przykładowo, koszty wynajmu mieszkania w Warszawie są o około 50% to nawet 100% niższe niż w Berlinie, w zależności od wielkości mieszkania oraz jego lokalizacji. Jeżeli chodzi o zakup mieszkania, tutaj też różnice są spore, bo średnio za metr w centrum stolicy Polski zapłacimy około 19,5 tysiąca złotych, a w stolicy Niemiec w przeliczeniu na złotówki około 37 tysięcy. Więc tutaj też jest niemal dwukrotna różnica. Generalnie porównując różne produkty czy usługi, no to jednak w większości przypadków Warszawa jest tańsza. Jednak co ciekawe, jest jeden przypadek, w którym to Berlin wypada znacznie taniej niż Warszawa. I chodzi o średnie koszty miesięczne prywatnych przedszkoli. Tutaj Berlin jest aż o około 59% tańszy niż Warszawa. Zwłaszcza, że skoro mówimy o kosztach, trzeba też pomyśleć o zarobkach. Tutaj oczywiście nie łudźmy się, zarobki w Warszawie, tak jak w Polsce, są znacznie niższe niż zarobki za zachodnią stroną Odry. Bo średnie zarobki netto miesięczne w Warszawie to około 5260 zł, a w Berlinie w przeliczeniu na złotówki to ponad
13 tysięcy. Więc cóż, nawet jeżeli większość rzeczy tańsza jest w Warszawie, no to patrząc na relacje zarobków do kosztów, no to oczywiste jest, że te koszty nie są aż tak odczuwalne dla mieszkańców Berlina. Berlinowi niedawno udało się przeskoczyć średnią wartość dla Niemiec w PKB na mieszkańca, bo wcześniej był chyba jedyną stolicą w Europie, w której PKB na mieszkańca jest średnio niższe niż dla państwa. Warszawa oczywiście od lat jest znacznie bogatsza niż średnia Polska, ale ten dystans utrzymuje, a nawet zazwyczaj zwiększa. Oba miasta są atrakcyjne, w związku z tym prognozy ludnościowe też są raczej dobre dla tych obu stolic, zakładają wzrost ludności do roku 2050. Do tego czasu Berlin powinien osiągnąć niemal 4 miliony mieszkańców, około 3 993 tysiące osób. Wzrost w Warszawie ma być jednak znacznie mniejszy, ma to być około 1 804 tysiące mieszkańców. Ale biorąc pod uwagę, że te prognozy zakładają znacznie gorszą sytuację demograficzną w Polsce niż w Niemczech, to i tak sytuacja w Warszawie wydaje się całkiem dobra. Wizualnie miasta poszłyby w zupełnie innych kierunkach. W Berlinie jak na razie nie ma presji czy tendencji budowania wysokich wieżowców, wysokich budynków. Słynna wieża w Berlinie nie ma konkurencji, wybija się na tle całego miasta. Inaczej jest w Warszawie. W tym mieście postawiliśmy na wieżowce. W kategoriach miast europejskich na Warszawę wypada bardzo dobrze. W Niemczech tę działkę przejął Frankfurt nad Menem. Tam buduje się wieżowce w Niemczech, no a w Polsce właśnie w Warszawie. Oba miasta są różne, niepowtarzalne. Oba miasta są fantastyczne. I na dzisiaj to wszystko ode mnie. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, by zostawić kciuka w górę oraz suba. W komentarzu swoją opinię. No i cóż, do zobaczenia już niedługo.